Przeczytam komentarz ojca Augustyna Pelanowskiego do jutrzejszej Ewangelii. Z Ewangelii Świętego Jana. W pierwszym dniu tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze panowała ciemność, przyszła Maria Magdalena do grobu i zauważyła kamień odsunięty od grobowca. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do innego ucznia, którego Jezus kochał. I oznajmiła im. Zabrano pana z grobu i nie wiemy, gdzie go złożono. Piotr i ten inny uczeń wyruszyli więc i udali się do grobu. Obydwaj biegli razem, lecz ten inny uczeń wyprzedził Piotra i jako pierwszy znalazł się przy grobie. A gdy się pochylił, zobaczył leżące płótna. Nie wszedł jednak do środka. Przybył także idący za nim Szymon Piotr, i on wszedł do grobowca. Tam spostrzegł leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie. Nie leżała ona razem z tamtymi płótnami, lecz zwinięta osobno w innym miejscu. Wtedy wszedł ten inny uczeń, który dotarł wcześniej do grobu, a gdy zobaczył, uwierzył, leżące w pustym grobie płótna. Ten obraz strząsnął Piotrem i Janem tak bardzo, że spowodował przebudzenie się w nich wiary jeszcze większej niż ta, którą mieli dotychczas. Cóż szczególnego było w tych płótnach, że obaj już nie mieli wątpliwości, że ich nauczyciel zmartwychwstał. Owe prześcieradła leżały niczym jakiś kokon płócienny, nie zostały rozwinięte ani przez stałego, ani przez kogokolwiek innego. Podobnie było z chustą na głowie, która była ciągle w formie owiniętej. Zachowała kształt głowy, nie ukrywając już jednak niczego poza pustką wewnątrz. To właśnie strząsnęło apostołami. Jezus, wydobywając się z owych ust, musiał w jakiś sposób wyparować albo prześwietlić tkaniny niczym światło. Ewangeliści zapisali, jak Jezus przechodził przez zamknięte drzwi, albo nagle znikał, na przykład na oczach uczniów Zemaus. Zmartwychwstanie nie było więc reanimacją trupa, jak w przypadku łazarza stanie nie jest kontynuacją życia dotychczasowej postaci, lecz przemianą. Chrystus jest dotykalny, o czym przekonał się Tomasz. Nawet zajada rybę z uczniami, ale jest to Chrystus inny. Marek pisze o innej postaci Jezusa. Maria Magdalena też nie mogła od razu go poznać. Ten nowy Jezus wymyka się czasowi i przestrzeni. Choć w tych wymiarach się pojawia, jest obecny i nieobecny zarazem. Jest tu, jednocześnie gdzie indziej. Dlaczego zmartwystały Jezus objawia się tylko wierzącym w Niego? Choć ciągle niedowierzającym w zmartwychstanie. Dlaczego nie pokazał się Kajfaszowi albo Piłatowi? Dlaczego dzisiaj pomija tysiące ateistów i wyśmiewających się z Niego? Odpowiedź jest prosta: z szacunku dla ludzkiej wolności. Zmatwystały Jezus nie narzuca się, nikogo nie zmusza do uznania go za zwycięzcę śmierci. Jezus nie prowadzi kampanii reklamowej Królestwa Niebieskiego, nie organizował wieców, nie pisał manifestów. Kto chce, ten wierzy. Kto nie chce, nie wierzy. Nie ukazał się cezarom z Rzymu, ani filozofom za ten, tylko tym, którym już dał zalążek wiary. Ukazywał się tym, którzy już wierzyli, co prawda niedoskonale, ale Bóg nie wymaga od nas doskonałości, tylko gotowości, oddania, zawierzenia. Zmartwystały Jezus nie przymusza do wiary, to raczej wiarą dostrzega się zmartwystałego Jezusa. Wiara jest jedyną możliwością dostrzeżenia Chrystusa zmartwychwstałego. Jeśli wierzysz, choć trochę, to zobaczysz Go. Sakramenty są również skromne, jak zmartwychwstanie. Kto chce, ten wierzy. Kto wierzy, ten dostrzega w nich Chrystusa. Są cichym głosem Boga, wołającym nas po imieniu. Sakrament Eucharystii daje nam łatwy dostęp do jego życia i zmartwychwstania silniejszego niż śmierć. Nie trzeba wspinać się na Himalaje ani lecieć na Marsa, by przezwyciężyć śmierć i dostąpić udziału w życiu Boga. Wystarczy spożyć kawałek chleba, wyznawszy uprzednio swoje grzechy. Osobom, które wsparły kanał wysyłam dodatkowy komentarz w formie pliku MP3 oraz niepublicznego filmu, który mogą oglądać oraz udostępniać wszystkie osoby, które mają do niego link.